Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ogonowski. Jestem młodszym managerem w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Menzen. Dzisiaj przybliżę Państwu temat działalności leczniczej w ujęciu podatkowym i prawnym, ponieważ porozmawiamy sobie również o formach prowadzenia działalności, jaka jest możliwa w przypadku tych zawodów czyli zawodu lekarza, lekarza stomatologa, czy też. Weterynarza. Tutaj możemy sobie rozpocząć od tego, przed jakim, wyborom, przed jakim wyborem stają świeżo wypieczeni lekarze, weterynarze czy też lekarze stomatologii, jeżeli chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Takim najprostszym i oczywistym wyborem będzie jednosobowa działalność gospodarcza, z tego względu, że jest ona najtańsza, najprostsza i daje nam możliwości wyboru formy opodatkowania. Tych form opodatkowania mamy co do zasady trzy. Ponieważ mamy skalę podatkową, podatek liniowy i ryczałt, i jeszcze funkcjonuje, chociaż już nie można, niestety, skorzystać z tej formy opodatkowania karta podatkowa. Są na niej którzy nie utracili prawa do wykonywania, nie utracili prawa do opodatkowania się w formie karty podatkowej, bądź nie złożyli rezygnacji w zeszłym roku, czyli do 1 stycznia 2022 roku. I tutaj rozpoczynając taką działalność właśnie stajemy przed wyborem tych trzech form opodatkowania, czyli skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu. Nie będę się bardzo skupiał nad skalą podatkową i podatkiem liniowym, ponieważ Tutaj mamy podatek dochodowy, gdzie możemy sobie koszty odliczać, i on będzie opłacalny zwykle wtedy, kiedy mamy te koszty w działalności wysokie. Natomiast skupię się bardziej nad, nad podatkiem ryczałtowym, który, w przypadku tych zawodów leczniczych, czyli tej zawodu lekarza, lekarza stomatologa czy weterynarza, jest najczęściej wybierany i tak naprawdę najbardziej opłacalny. Wynika to z tego, że w zeszłym roku. Doszło do zmian jeśli chodzi o stawki ryczałtu i Została wpisana do ustawy, można powiedzieć, dodana do ustawy nowa stawka dedykowana m.in. dla lekarzy, lekarzy stomatologów, czyli stawka 14%. I tutaj w tym kontekście ustawodawca zapomniał zupełnie o weterynarzach, na ich szczęście, z tego względu, że wymieniając te zawody medyczne, nie wymienił weterynarzy, którzy mają teraz możliwość rozliczania się na stawce ryczałtu 8,5%, więc jeszcze korzystniej. I tak naprawdę. Jeżeli zaczynamy sobie tą naszą karierę, to zwykle wygląda to w ten sposób, że mamy podpisane kontrakty czy to z przychodnią, czy ze szpitalem, czy, czy z kliniką i wykonujemy je w oparciu o infrastrukturę, którą zapewnia nam tutaj kontrahent, więc tak naprawdę tych kosztów tej działalności nie będzie. Nie będzie dużo, dlatego ten ryczałt będzie opłacalny, ponieważ ryczałt ma to do siebie, że niestety w odróżnieniu od skali podatkowej czy podatku liniowego, nie możemy sobie odliczać kosztów uzyskania przychodu. Jedyne, co możemy odliczyć od przychodu w przypadku ryczałtu, no to będzie między innymi będą to składki na ubezpieczenie społeczne bądź 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. I tutaj w kontekście tej składki zdrowotnej na ryczałcie też jest co do zasady korzystniej niż w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego z tego względu, że jest ona stała i ona jest uzależniona od przychodu, jaki osiągamy w skali roku i mamy takie, takie trzy progi przychodu, jaki możemy osiągnąć w skali roku, które będą warunkowały nam wysokość tej składki zdrowotnej. Będzie to do 60 tysięcy przychodu, od 60 do 300 tysięcy przychodu bądź powyżej 300 tysięcy przychodu i będzie to odpowiednio 376 zł, 627 zł, bądź 1128 zł. I ta składka będzie stała. My już tak naprawdę na początku roku będziemy wiedzieli, ile tej składki będziemy opłacać. Może się zdarzyć tak, że w trakcie roku przekroczymy dany próg i wtedy za cały rok będziemy już musieli opłacać tą składkę z wyższą, więc tego też trzeba się pilnować. Natomiast tak jak już wspomniałem na początku ta forma opodatkowania w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zwykle będzie najkorzystniejsza, ponieważ taka działalność usługowa, jaką jest działalność lecznicza, nie generuje na, przynajmniej na początku jakichś wysokich kosztów. Wszystko mamy zapewniane przez szpital, przychodnie czy to. Klinikę. My tak naprawdę musimy sobie opłacić paliwo, czy możemy wziąć jakiś samochód w leasing, czy też zakupić jakiś, jakąś odzież specjalistyczną. Natomiast zwykle nie są to tak wysokie koszty, które warunkowałyby brak opłacalności tego podatku ryczałtowego. Co jest też istotne, to jeżeli lekarz wykonuje swoje usługi w klinice i oprócz tej działalności leczniczej wykonuje również usługi dydaktyczne, czyli prowadzi na przykład jakieś zajęcia, czyli prowadzi taką działalność szkoleniową, to dla tych przychodów pochodzących z tych usług dydaktycznych będzie mógł zastosować stawkę 8,5%. Czyli będzie mógł opłacać w swojej działalności dwie stawki dla usług leczniczych 14, dla tych usług dydaktycznych 8,5%. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? W przypadku y, lekarzy, którzy rozpoczynają swoją karierę, y, no to tutaj jest y, tak naprawdę kwestia rezydentury, ponieważ y, umowa rezydentury jest taką specjalną, y, specjalnym rodzajem umowy o pracę i niestety lekarze nie mają innej możliwości. Tylko muszą w tej formie tę rezydenturę odbywać. Natomiast czasami pojawia się możliwość jednocześnie, oprócz tej umowy o pracę w oparciu o rezydenturę, podjęcia współpracy z tym samym szpitalem w oparciu o działalność gospodarczą i na przykład dyżurowania na kontrakcie. Tutaj często pojawiały się wątpliwości, czy to jest możliwe, ponieważ zasadą jest, że jeżeli świadczymy usługi na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy, wykonujemy. Takie same obowiązki, czyli ten zakres usług odpowiada temu, który wykonujemy na umowie o pracę. No to z podatku liniowego czy ryczałtu skorzystać nie można. Natomiast w tym zakresie pojawiło się sporo indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które wskazują, że jeżeli łączymy sobie rezydenturę na umowie o pracę i kontrakt, na przykład dyżurując na rzecz tego samego podmiotu, to niekoniecznie tutaj musi dojść do. Do kolizji, tak naprawdę, ponieważ często i praktycznie w każdym przypadku tutaj będzie przede wszystkim ta odpowiedzialność trochę inna w oparciu o rezydenturę i trochę inna na działalności gospodarczej. Też ten zakres obowiązków, który wykonujemy, na przykład dyżurując bądź świadcząc usługi w szpitalu w oparciu o umowę o pracę na rezydenturze, nie będą dokładnie takie same. I w takich przypadkach nic nie stoi na przeszkodzie żeby jednocześnie mieć podpisany kontrakt ze szpitalem w jednoosobowej działalności gospodarczej i umowę o pracę, tutaj jeśli chodzi o rezydenturę. Więc o tym trzeba pamiętać, to nie zawsze nas blokuje, a może być często bardzo korzystnym rozwiązaniem. I teraz jeśli chodzi o te formy prowadzenia działalności, jakie możemy wybrać, będąc lekarzem czy lekarzem stomatologiem, i tutaj narzuca nam pewne ograniczenia ustawa o działalności leczniczej, i ona wskazuje, w jakich formach, Prawnych możemy prowadzić działalność gospodarczą, świadcząc e, usługi w tych zawodach. I będzie to jednosobowa działalność gospodarcza spółka cywilna, spółka jawna i spółka partnerska jako grupowa praktyka lekarska. E, więc tylko w tych formach możemy wykonywać tą działalność leczniczą. E, tymi ograniczeniami nie są objęci natomiast weterynarze, ponieważ w ich przypadku mogą świadczyć usługi również na przykład jako wspólnik w spółce komandytowej, czy, czy w, innych, w innych spółkach, czy, czy w spółce zo, choć tam mamy jeszcze troszkę inne ograniczenia. I właśnie przechodząc już do tych spółek, kiedy tak naprawdę tutaj lekarz, czy lekarz stomatolog, czy też weterynarz zastanawia się nad tym, czy zmienić tą swoją formę prowadzenia działalności. No, zastanawiamy się zwykle nad tym, jeżeli chcemy pójść troszkę bardziej na swoje, czyli otworzyć na przykład własną przychodnię, co wiąże się z wysokimi kosztami. Których na ryczałcie, jeżeli w tej formie opodatkowania prowadziliśmy swoją działalność gospodarczą, nie możemy ponosić. Więc wtedy zastanawiamy się, czy nie warto byłoby zmienić tej formy prowadzenia działalności, na przykład na taką spółkę. I tak jak już wspomniałem, tutaj lekarze są ograniczeni e, tym, że mogą prowadzić tą działalność tylko w oparciu o te określone formy. Więc nie mogą sobie zmienić formy prowadzenia działalności na spółkę komandytową jako wspólnik tej spółki komandytowej yy, świadczyć usług leczniczych. Tutaj musimy przyjąć taki model mieszany, który często się przyjmuje, yy, czyli na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka zo, bądź spółka komandytowa. To niesie ze sobą takie korzyści i ten model optymalizacji często się przyjmuje, że jeżeli chcemy rozwijać tą swoją przychodnię no to musimy ponosić określone koszty Na przykład na najem lokalu Na zakup specjalistycznego sprzętu czy na zatrudnienie personelu czy to medycznego Czy personelu pomocniczego I wtedy Otwieramy sobie taką spółkę, która bierze na siebie te koszty związane z tą przychodnią, a my, jako podwykonawca tej spółki, świadczymy na jej rzecz usługi na ryczałcie. W ten sposób nie tracimy na tym, że nie możemy ponosić kosztów i możemy sobie wypłacać swobodnie kapitał z tej spółki. Trzeba pamiętać o tym, że taka spółka która będzie nawiązywała tutaj kontrakty, podpisywała umowy z lekarzami, musi uzyskać status podmiotu leczniczego, ponieważ w, in, w innej sytuacji nie może po prostu takich umów zawierać, więc o tym też trzeba pamiętać. I taki model, gdzie mamy spółkę z Oczy spółkę komandytową, i jesteśmy podwykonawcami tej spółki, jest bardzo korzystny, ponieważ My sobie świadcząc te usługi jesteśmy kosztem uzyskania przychodu dla spółki, więc taka spółka teoretycznie nie będzie płaciła wysokiego CIT-u, ponieważ będziemy jej obniżali tą podstawę opodatkowania. Musimy pamiętać o tym, że my w stosunku do naszej spółki jesteśmy podmiotem powiązanym, więc musimy zachować ceny rynkowe. I może dojść do sytuacji, gdzie ta nasza przychodnia już tak się rozwinie, że świadcząc te nasze usługi lecznicze w oparciu o ceny rynkowe nie jesteśmy w stanie wypłacać sobie całego kapitału. I to najczęściej będzie problemem w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie ta dywidenda, bo to jest taki, taka można powiedzieć, Najbardziej przewidziana przez ustawodawcę metoda wypłaty kapitału, bo ona jest podwójnie opodatkowana, będzie musiała zostać wypłacana. Jeżeli my nie będziemy mogli sobie wypłacić wynagrodzenia poprzez świadczenie usług w całości, czyli to, co wygeneruje spółka, tego kapitału, no to będziemy musieli nadmiar wypłacić sobie dywidendom. A w przypadku spółki ZO jest to mało opłacalne, bo najpierw spółka płaci 9 albo 19% CIT, a później my 19% podatku. Belki. E, więc tutaj przychodzi nam na ratunek, można powiedzieć, spółka komandytowa, e, w której komplementariusz ma prawo do odliczenia CIT-u, który zapłaciła spółka, od PIT-u, który, który musi opłacić wypłacając dywidendę w takiej części, w jakiej ma prawo do udziału w zysku. Więc e, jeżeli dojdzie do sytuacji, że nasza działalność już tak się rozwinie, albo zakładamy, że od początku ona będzie rozwinięta, to tutaj lepszym rozwiązaniem będzie spółka komandytowa, ponieważ ten nadmiar kapitału, który się zgromadzi którego nie będziemy mogli sobie wypłacić, świadcząc usługi z poziomu jednoosobowej działalności gospodarczej, wypłacimy sobie dywidendą i w spółce komandytowej to efektywne opodatkowanie będzie wynosiło odpowiednio 17,29% jeżeli spółka będzie małym podatnikiem CIT bądź 19% jeżeli będzie podatnikiem CIT dużym. To ograniczenie, tak jak wspomniałem wcześniej, nie dotyczy weterynarzy i oni mogą tutaj swobodnie sobie świadczyć usługi w oparciu na przykład o spółkę komandytową, będąc jej wspólnikami. I nie muszą mieć tej jednoosobowej działalności gospodarczej, choć zwykle będzie to opłacalne, ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, będą oni opodatkowani 8,5% stawką na ryczałcie. Więc ten sposób wypłaty kapitału przy zachowaniu cen rynkowych będzie jak najbardziej um, odpowiedni. E Jeśli chodzi o te takie podstawowe informacje, e to myślę, że tutaj wszystko sobie już przedstawiliśmy. E jeżeli będą chcieli Państwo. Y Tutaj wprowadzać taki model, to warto skonsultować to, czy to z doradcą podatkowym, czy, czy prawnikiem, który specy, specjalizuje się w prawie podatkowym, ponieważ jest troszkę rzeczy, na które trzeba uważać, na które trzeba zwrócić uwagę. To, co dzisiaj udało się przekazać. Za to, co dzisiaj udało się, to, co ci udało się przekazać, myślę, że będzie cenne, natomiast zawsze warto to wszystko indywidualnie sobie zweryfikować. Także za dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do kolejnych filmików.